Kilka minut po godzinie 20 dyżur Lenistańska Kierowania Wrocławskiej Komendy otrzymał zgłoszenie o pożarze piwnicy w jednym z budynków wielorodzinnych przy ulicy Chrobrego w Jaworze. Do tego zdarzenia zadysponowane zostały dwa zastępy ratownicze z JLG Jawor, zastęp z OSP Jawor, dodatkowo samochód drabina z JLG Legnica z uwagi na chwilowy serwis jaworskiego podnośnika. Na miejscu strażacy zastali dwóch lokatorów na zewnątrz budynku. Oni wskazali, w którym miejscu doszło do pożaru. Jednocześnie przekazali informację, że wewnątrz budynku może znajdować się osoba poszkodowana. Strażacy prowadzili działania dwutorowo. Jedna rota udała się do tego pożaru, do piwnicy, zabezpieczona w aparaty ochrony dróg oddechowych z linią gaśniczą. Z drugiej strony część ratowników przeprowadziła profilaktyczną ewakuację lokatorów z mieszkań powyżej. Pożar został dosyć szybko zlokalizowany i ugaszony. Strażacy podjęli następnie oddymianie całego budynku. Nad częścią piwnicy znajdowało się również pomieszczenia banku, także dodatkowo został ściągnięty przedstawiciel tego banku, otworzył go i również w tych pomieszczeniach strażacy dokonali sprawdzenia miernikami wielogazowymi obecności tlenku węgla. Na szczęście w żadnym z pomieszczeń, ani w banku, ani w mieszkaniach nie stwierdzono jego obecności. Wszyscy lokatorzy mogli powrócić do swoich mieszkań. Wskutek tego zdarzenia na szczęście nikt nie został poszkodowany, nie wymagał pomocy medycznej. Przyczyny ustala jaworska policja. Nie wykluczamy, że mogło dojść do zdarzenia wskutek zwarcia instalacji elektrycznej.